Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym update'cie Bitcoina. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie analizę Bitcoina tutaj z perspektywy krótkoterminowej. Chciałbym również poruszyć tutaj temat analizy długoterminowej. Zobaczymy sobie, co się dzieje tutaj na tygodniowym interwale. Spojrzymy też, co robią wieloryby. Rzucimy okiem na Accumulation Trend, na DXY. I spróbujemy tutaj porozmawiać o scenariuszach na kolejne dni czy też tygodnie. Także zapraszam do oglądania. Jak zawsze, zanim przejdziemy tutaj do analizy, wielkie podziękowania dla Was za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze pozostawiane pod filmikami. I tak jak widzicie, zaczynamy tutaj na 4-godzinnym interwale. Formacja horyzontalnego trójkąta, którą omawialiśmy już we wcześniejszych odcinkach. Przypominam, że te paterny z reguły są to continuation patterns, tak, czyli kontynuacja trendu, w jakim się znajdujecie. Oczywiście wszyscy wiedzą, że od momentu odrzucenia na poziomie 48 tysięcy jesteśmy w trendzie spadkowym, tak. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że nie zawsze te trójkąty są punktem konsolidacyjnym, który musi kontynuować trend, tak? I tak jak widzicie, były tutaj próby wybicia ku górze, jedna i druga próba. W obu tych próbach moim zdaniem zabrakło volume. Wielokrotnie wspominałem Wam już o tym, że jeżeli chcemy zobaczyć tutaj krótkoterminowy impuls, przypominam, że cel techniczny, jeżeli doszłoby do wybicia, jest na poziomie 33 600. Warto jednak podkreślić, że tutaj jest też opór na poziomie 32 900. No i tutaj oczywiście też poziom FIBO 1272 31 200. Także to są poziomy, które będą stanowić nasz pierwszy opór w drodze do tego celu technicznego, tak? Jednak wracając tutaj do sedna, musicie zobaczyć volume, żeby w ogóle rozmawiać o tym, że o breakaucie, tak? Breakout może się wydarzyć, ale żeby był stabilny breakout, który ma szansę ostania się, musicie zobaczyć volume. Breakout bez volume zamienia się w fakeout i to jest pierwszy bardzo ładny przykład tego. To jest drugi bardzo ładny przykład tego, a to jest trzeci bardzo ładny przykład tego, który dzieje się akurat na naszych oczach, tak? Także tutaj moim zdaniem trwa tutaj rozgrywka między bykami a niedźwiedziami. Przepraszam. Jak widzicie, mamy tutaj ten niebieski boks, który jest naszym wyznacznikiem oporu i wsparcia w okolicach 30 tysięcy. Na dobrą sprawę jest on między tutaj 29 800 a 30 tysięcy, tak? No i niejako z najprostszego tutaj punktu widzenia, toku rozumowania, w momencie, kiedy otwieracie kolejne to dzienne przede wszystkim świece powyżej tego boksa, budujecie momentum, konsolidujecie pod potencjalny impuls, tak? Zaś jeżeli macie coraz to kolejne świece otwierane poniżej tego boksa, dzienne i tygodniowe, zanosicie się, by kontynuować tutaj trend. Także na razie z perspektywy krótkoterminowej wygląda na to, że mamy to po raz kolejny breakout i fakeout, tak? Pytanie, gdzie ta czterogodzinówka nam się zamknie i pytanie, czy będziemy w stanie po raz kolejny tutaj utrzymać tą linię trendu wznoszącego, tą dolną linię wsparcia w tym horyzontalnym trójkącie, tak? Warto podkreślić, że breakout target w momencie tutaj spadku z tej formacji jest na dobrą sprawę tutaj 26 700, czyli retest tego obecnego lokalnego dołka, tak? Jak sobie przejdziemy tutaj na jednodniowy interwał, no to zobaczycie na dobrą sprawę wszystko, o czym mówiłem. Myślę, że tutaj co będzie bardziej widoczne, to, jak ciężko jest nam wrócić powyżej tego niebieskiego boksa, tak? Tak jak wszyscy zawsze mówili, że 30 tysięcy będzie stanowić bardzo silne wsparcie, tak jak to miało miejsce tutaj latem zeszłego roku, tak teraz
No myślę, że nie jest to rocket science, że w tym momencie ten poziom będzie stanowił bardzo silny opór, tak? I naprawdę będzie potrzeba troszkę więcej woli, żeby wrócić powyżej tego poziomu i żeby utrzymać ten poziom. Gdyż jak widzicie na dobrą sprawę, wszystkie te świece, one nie były w stanie, czyli na dobrą sprawę od 17 maja, żadna z tych świec nie była w stanie nas utrzymać powyżej tego poziomu. Co oznacza, że w obecnej chwili Bitcoin nie jest wystarczająco silny i nie ma tego momentum, żeby utrzymać nas tutaj powyżej tego poziomu 29 800, tak? Jeżeli zobaczycie nową dzienną świecę otwierającą się tutaj poniżej tej formacji trójkąta, dzisiejsza świeca, dajmy na to, zamknie się na tym poziomie, kolejna dzienna świeca się otworzy poniżej, no to na pewno możemy tutaj wydedukować z tego, że zanosimy się na kolejny tutaj retest tego poziomu 1618 27 800, gdyż na dobrą sprawę mieliśmy tylko tutaj jeden retest tego poziomu, tym knotem, no i później tutaj tym ogromnym volatility, tak? Które niejako ten knot przeleciał przez ten poziom i tutaj narysował nam nowe dno, tak? Także tutaj scenariusz na obecną chwilę raczej moim zdaniem jest taki, że zejdziemy niżej. Tak jak wam mówiłem wcześniej, ogólnie moim zdaniem nie jest to dołek tej korekty, tej bessy, tego bear trendu, jakkolwiek chcecie to nazwać. Myślę, że jest tutaj potencjał ku temu, żeby zejść niżej. Ja osobiście upatruję swoje cele tutaj na poziomach 22 do 24 tysięcy. Wiele osób gra tutaj, jak sobie przejdziemy na tygodniówkę i sobie rzucimy 200 Moving Average Weekly. Wiele osób gra tutaj pod tą dwusetkę, tak, że zejdziemy tutaj niżej do tej dwusetki i zobaczymy bounce od tej dwusetki. Myślę, że jest to możliwe. Nie stawiałbym farmy na to. Jeżeli miałbym tutaj szukać jakiegoś dołka, który będzie naszym potencjalnym dnem, to tak jak mówię, ja tutaj skoncentruję się na tych poziomach 22 tysiące. Oczywiście retest 20 tysięcy jest również możliwy. I tutaj wchodzi do gry kolejny scenariusz, kolejna grupa ludzi, która mówi, że Bitcoin nigdy nie zszedł poniżej swojego wcześniejszego ATH. W tym przypadku 20 tysięcy. Jest też wielka grupa ludzi, która gra pod to, no, że nie spadniemy poniżej 20 tysięcy. Ja tutaj powiem tak, że moim zdaniem, jeżeli utracimy poziom 22 tysiące, myślę, że nie odbijemy się od 20. Ja osobiście stawiałbym na to, że zejdziemy do 18, 16, do takich poziomów. Rynek ma to do siebie, że jak ludzie pod coś grają i wszyscy o tym mówią, to z reguły dzieje się kompletnie na odwrót, tak? Także tak jak mówię, bo były też pytania, to są bardziej moje cele na jakiś tutaj lokalny dołek, moje osobiste cele, ale też nie stawiałbym farmy pod to, że musimy się odbić od tej dwusetki, bo kiedyś tak było i też nie stawiałbym farmy na to, że musi nas utrzymać poziom 20 tysięcy, bo Bitcoin nigdy nie zszedł poniżej wcześniejszego szczytu, tak? Ale to już decyzja należy do was. To nie są porady inwestycyjne, są to tylko moje przemyślenia, a co wy zrobicie, no to oczywiście już jest wasza decyzja. Jak przejdziemy sobie na tygodniówkę, tylko zmienimy tutaj szybciutko wykres. Co chciałem wam pokazać? Dobra. To jak widzicie, tutaj macie szczyt Hossy 2017 roku, tak? I zanim zobaczyliśmy dno naszej Bessy, formowaliśmy tutaj taki pattern, który nazywa się Descending Triangle, tak? Okay, czyli pattern. Tutaj macie linię wsparcia i tutaj macie opadającą linię oporu. Robicie coraz to niższe szczyty docelowo.
Robicie coraz to niższe szczyty, docelowo tracicie wsparcie i macie final capitulation, tak? Czyli jak to się mówi, schodzicie coraz niżej, tworząc niższe szczyty, później jest konsolidacja, tak zwany chop, 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 capitulation. Ok? Kilka rzeczy warte podkreślenia. Musimy wrócić do tego. Po utracie tego kluczowego wsparcia zobaczyliśmy kolejny spadek na poziomie 44-45%. Tutaj nie uwzględniłem tego szczytu, dlatego że to był blow off top, tak? Czyli to była już ta mania, ta euforia, której nie zobaczyliśmy tutaj w tym cyklu. Okay? Także tutaj tą linię trendu narysowałem od tych szczytów. Od tego szczytu na dobrą sprawę. No i później, jak widzicie, w momencie tutaj wejścia pod nią, waliliśmy głową w nią wielokrotnie. No i doszło do tego spadku w dół. Przeczyśćmy sobie to. I teraz, jak przejdziemy do obecnej sytuacji, co się dzieje tutaj na Bitcoinie. Oczywiście mieliśmy dwa szczyty, tak, i nasze nowe ATH jest tutaj na drugim podejściu. Jednak, jakby patrzeć na Pi Cycle Top Indicator, warto podkreślić, że on tutaj zaświecił w maju i zasugerował nam top. Pojawiają się takie teorie, że na dobrą sprawę ten top był tutaj fikcyjnie spompowany przez druk pieniądza i przez wieloryby, co oczywiście jest też możliwe. Ale co chciałem Wam pokazać? Sugerując się tym, że to jest nasz szczyt, tak, tego cyklu, no gdyż tutaj oczywiście było nasze ATH, po raz kolejny powoli zaczynacie tworzyć tą formację Descending Triangle, tak, czyli tą niedźwiedzią formację. Tutaj jest wasza wyraźna linia wsparcia, tutaj był wasz szczyt. W momencie osiągnięcia tego szczytu schodzicie coraz niżej, tworzycie coraz to niższe szczyty i coraz to niższe dołki, tak. I teraz z tej perspektywy tygodniowej założenia tutaj mogą być dwa. Albo już w tym momencie utracicie ten kluczowy poziom, tak? Czyli zaczniecie otwierać nowe tygodniowe świece poniżej tutaj tego poziomu, co oczywiście będzie sugerowało zjazd do boksu i kontynuację tego trendu spadkowego, w którym jesteście. Wpływ na to oczywiście mogą mieć tutaj wszystkie rzeczy dziejące się wokół krypto, regulacje w Unii Europejskiej, regulacje w Ameryce, konflikt zbrojeniowy, tak, podnoszenie stóp procentowych, niestabilna sytuacja na rynkach tradycyjnych, Nasdaq, S&P czy też Dow Jones, czyli rynki, z którymi Bitcoin jest skorelowany. No i oczywiście DXY, tak, jeżeli DXY nam odżyje i zobaczymy nowy szczyt, bądź też powrót do lokalnego szczytu. Jest potencjał tutaj, że my już tutaj, brzydko mówiąc, zasramy zbroję i po prostu sturlamy się niżej, żeby gdzieś tam znaleźć swoje dno i by się odbić. Drugi scenariusz jest taki, że po tym ośmiu, tak, ośmiu, no dobrze mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dajmy na to, że będzie to ósmy, dziewiąty tydzień. Zobaczymy tutaj impuls, tak? Zobaczymy impuls, który zaniesie nas tutaj do tego poziomu, który moim zdaniem będzie w okolicach 36-38 tysięcy. W ostatnim odcinku mówiłem też o tym, że jeżeli zobaczymy Bitcoina zamykającego się tutaj na tym poziomie 36-39 tysięcy, jest potencjał, żeby tutaj kontynuować ku górze, tak? No i na dobrą sprawę to, co tutaj dzisiaj Wam rozrysowałem, potwierdza to, tak? Jeżeli udałoby nam się zobaczyć wzrosty, jakiś impuls, ok? Co w obecnej chwili jest ciężkie do wyobrażenia sobie, gdyż no nie ma volume, nie ma zainteresowania takiego na rynku, żeby spowodować tutaj taką krótkoterminową euforię, żeby nagle ten Bitcoin mógł nam tutaj wrócić do 36 tysięcy, tak? No jednak każdy trend spadkowy kiedyś się kończy, tak jak i każdy trend wzrostowy kiedyś się kończy, tak? Także tutaj scenariusz byłby taki, że nałożymy impuls.
Potencjalnie do 36 tysięcy. Jeżeli zostaniemy odrzuceni na tych poziomach, znowu spadniemy do retestu tego poziomu 30 tysięcy. I oczywiście w momencie, kiedy nie utrzymamy tego poziomu, dojdzie do czegoś, do czego doszło już wcześniej, w tym zejściu do Bessy na początku 2018 roku, tak? No i jeżeli pomierzylibyśmy stąd dokładnie te same 44%, przepraszam, 43 pomierzyłem, 44%, które mieliśmy w poprzednim zejściu, no to wyszłoby 16 200 BTC, tak? Co oczywiście jest moim zdaniem możliwym scenariuszem, jeżeli Bitcoin nie utrzyma się na poziomach 22-24 tysiące, które ja osobiście celuję. Myślę, że jest tutaj potencjał, że przelecimy przez 20 tysięcy i zrobimy po prostu dołek poniżej tego poziomu, tak? Także tutaj z punktu widzenia tygodniówki, oczywiście, żeby to się rozegrało, patrzycie na tygodnie, nie na dni, czy też na godziny. No ale niestety tworzymy tą niedźwiedzią formację, która niejako no, może nas zanieść do tej prawdziwej Bessy, tak? A czy to będzie 16, czy 20, czy 22 tysiące, ciężko powiedzieć, okej? Tutaj oczywiście, kiedy doszłoby do tego impulsu pod 36 tysięcy, no przypuszczam, że wróci nadzieja na Twitterze, na YouTubie i ludzie będą myśleli, że to już była nasza Bessa, tak, i wracamy do gry. Jednak moim zdaniem, jeżeli w ogóle dojdzie do takiego impulsu, to tu na tych poziomach wszystko się rozegra. Czy jest volume, jest strength i potencjał, żeby nałożyć jakiś impuls ku górze, czy też będzie to, jakby to powiedzieć, kolejny fake out, tak, zejście w dół i plup i koniec tematu. Także tutaj z tej perspektywy tygodniowej na pewno to jest coś, na co warto tutaj zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o S&P, na dobrą sprawę od naszego ostatniego filmiku S&P jest w podobnym miejscu. Na razie widzimy czop, idziemy bokiem i przypuszczam, że tutaj też coś się wydarzy w najbliższym czasie, tak? Albo zobaczymy rajd tutaj pod ten poziom 41,23, albo zobaczymy zejście niżej, potencjalnie by znowu znaleźć się tutaj między tym poziomem 38,45 a 39,07. Ja od zawsze wam mówiłem, że ten poziom 39,07 jest ważnym poziomem. Nie chciałbym za bardzo zobaczyć S&P schodzącego aż tutaj do tego poziomu 36,90, gdyż może to spowodować jeszcze większy zjazd. No i oczywiście pociągnie to też Bitcoina za sobą, tak? No tutaj Nasdaq tak samo nie wygląda jakoś euforycznie, bym powiedział, po tym zjeździe, który zobaczyliśmy tutaj od kwietnia. Też widać taki czop, pójście bokiem. Jeżeli chodzi o Dow Jones, rysowaliśmy sobie tutaj tą linię, którą Dow Jones musi utrzymać, żebyśmy nie zobaczyli kolejnej tutaj fali spadków, tak? DXY. W obecnej chwili DXY znalazło wsparcie tutaj na poziomie 101,7. Rozmawialiśmy o DXY, rozmawialiśmy tutaj, mówiłem o tym, że spodziewam się retestu tej dziennej 50. Okay, niejako dawałoby nam też to praktycznie szansę na retest tutaj tej tygodniowej 20. Wciąż mamy bardzo duży gap między tą 20 a akcją cenową. Także, tak jak wspominałem wcześniej, jest tutaj potencjał ku temu, żeby to DXY nam zjechało w dół. No i może potencjalnie zaczęło jakąś większą korektę, tak? No jednak musimy na to wszystko poczekać. Korelacja DXY z Bitcoinem. Oczywiście w najprostszym tego zrozumieniu jest taka, że kiedy DXY robi swoje szczyty, Bitcoin idzie w dół, kiedy DXY idzie w dół, czyli tutaj indeks dolara, wtedy Bitcoin ma swoje 5 minut. Okay? I ostatnie, o czym chciałem z wami porozmawiać, to będą wieloryby i akumulacja.
Jak sobie rzucicie okiem tutaj na Wales and Institutional Smart Money, oni przez bardzo długi czas grali tutaj na wzrosty. W momencie, kiedy zobaczyliśmy Bitcoina na poziomach 26-28 tysięcy, zaczęła się gra pod dalsze spadki. No i teraz widać wielkie niezdecydowanie, tak? Jedna świeca ku górze, jedna świeca ku dołowi. I wydaje mi się, że też tutaj wszystko zależy od tego, gdzie te dzienne świece będą się otwierać. Jeżeli będą one się otwierać poniżej poziomu 30 tysięcy, myślę, że jest tutaj szansa na to, że będą grali pod spadki, tak? Jeżeli zaś Bitcoin jest powyżej 30 tysięcy, liczą tutaj na krótkoterminowe wzrosty. Jeżeli zobaczymy sobie naszego ulubionego wieloryba, no to on sobie tutaj delikatnie akumuluje, tak? I tak oto 2 dni temu kupił 162 bitcoiny, wczoraj kupił 77 bitcoinów. Nie ma jakiejś euforycznej akumulacji ze strony tego wieloryba. Jak widzicie tu, były w przeszłości momenty, kiedy kupował po 300, po 500, po 1000 bitcoinów. Myślę, że tutaj delikatnie akumuluje poniżej 30 tysięcy, jednak tak naprawdę czeka na spadki, żeby zakupić większą ilość. Tutaj miał bardzo dużą akumulację poniżej 30 tysięcy, kiedy Bitcoin tylko wskoczył delikatnie powyżej 30 tysięcy, zaraz odsprzedał 1500 bitcoinów. Ok, i teraz tutaj mamy Bitcoin Accumulation Trend Score, to jest akurat z Glassnode i tutaj są uwzględnione dni od 9 do 15. Ok. I jak widzicie, według nich tutaj dochodziło między piątek, sobota, niedziela dochodziło do bardzo dużej akumulacji, tak? No i tutaj widziałem też inny wykres z Glassnode, który świadczył o tym, że wszyscy akumulują, tak? Że mamy akumulację od małych ryb do wielorybów. Każdy tutaj Bitcoina poniżej 30 tysięcy delikatnie dodaje do swojego tutaj walleta, do swojego portfolio, tak? Jeżeli rzucimy okiem tutaj na Bitcoin On-Chain Accumulation Trends, tutaj dane on-chain, nazwijmy to powiedzmy z innej firmy, no tutaj widać, że ewidentnie największa akumulacja trwa u małych graczy i u średnich graczy, tak? Tutaj ta akumulacja większych graczy nie jest na tyle silna, tak? Według nich oczywiście. Tak jak mówię, różni się to troszkę od tego, co Glassnode przedstawia. No jednak moim zdaniem nie ma tutaj jeszcze aż tak silnej akumulacji ze strony wielorybów i większych graczy. Myślę, że jednak wciąż tutaj czekają na te potencjalne spadki, żeby zakumulować większą liczbę bitcoina. No i tak jak jedna osoba z Was skomentowała kiedyś, co oczywiście jest oczywiste, po co akumulować po 30 tysięcy, jak można zakumulować po 20 czy po 15, tak? No wszystko się zgadza, tylko do końca też nie wiadomo, czy ten Bitcoin aż tak nisko nam zejdzie, tak? Ale w kwestii tutaj akumulacji, no to na pewno widać, że mali gracze i średni gracze i średnio mali gracze wszyscy starają się zakumulować Bitcoina poniżej tego poziomu 30 tysięcy, tak? Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że miał on wartość dodatnią. Jeżeli macie ochotę, podzielcie się komentarzem, zostawcie lajka. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!